obecnym mechanizmie współpracy pomiędzy Comarch RPXL a Comarch WMS udostępniono możliwość rezerwowania zasobów pod realizacją wydań magazynowych. Najważniejsze jest, że rezerwowanie to odbywa się w obu systemach jednocześnie, niezależnie od usług synchronizacji. Oznacza to, że podczas wystawiania dokumentów WZWM w Comarch RPXL lub ZWM w Comarch WMS w obu systemach od razu zakładane są rezerwacje bez oczekiwania na synchronizację tych dokumentów. Dzięki temu nie będzie sytuacji, w których ten sam zasób został uwzględniony na dokumencie magazynowym w WMS, a jednocześnie został rozhodowany na dokumencie handlowym w XL. Takie sytuacje zdarzały się do tej pory przy mieszanym trybie pracy klientów, gdzie część dokumentów wychodziła od handlowych, część od zamówień, a jeszcze czasem ktoś zlecił wydanie bezpośrednio z Comarch WMS. Do zarezerwowania pobrać można dostępną ilość wyliczoną według stanów handlowych XL lub magazynowych WMS, o czym szczegółowo w dalszych punktach. Zakładanie rezerwacji po transakcji WMS będzie możliwe do włączenia jako ustawienie dla magazynu, o ile został na nim wybrany sposób pracy z WMS ilościowo oraz zasobowo. W przeciwnym razie opcja nie jest dostępna. Podczas zaznaczania na karcie magazynu parametru rezerwuj zasoby otrzymujemy informację, że dzięki temu będą blokowane zasoby magazynowe w Comarch WMS oraz zasoby handlowe niezbędne do zafakturowania wydania magazynowego. Do wyboru mamy tutaj opcję rezerwowania w oparciu o stany handlowe, czyli dostępne ilości faktycznie przyjęte na dokumentach handlowych w XL oraz dokumentach magazynowych w WMS. Tutaj zawsze będzie gwarantowana ilość handlowa pod wydania magazynowe zgodnie z kolejnością ich tworzenia. Dla rezerwowania w oparciu o stany magazynowe w WMS brane są pod uwagę ilości dostępne pochodzące tylko z dokumentów magazynowych w WMS. W tym przypadku może się zdarzyć, że nie uda się wystawić dokumentu handlowego do wydania magazynowego do czasu przyjęcia danego zasobu dokumentem handlowym. Przy włączaniu tej opcji rezerwowania został dodany komunikat, który o tym informuje. Teraz zaprezentujemy rezerwowanie w oparciu o stany handlowe. Przy włączonym na karcie magazynu rezerwowaniu zasobów do dokumentu WZWM tworzone są rezerwacje magazynowe WMS, które charakteryzują się tym, że zawsze obowiązują następujące właściwości. Są ustawione jako aktywne, blokujące towar, bez określonych dat aktywacji i obowiązywania. Dodatkowo mają one zawsze przypisany zasób. To wszystko gwarantuje, że istnieje możliwość ich zrealizowania w dowolnym momencie za pomocą dokumentu handlowego. W przypadku, gdy dokument WZWM jest wystawiany do dokumentu handlowego, wówczas rezerwacje magazynowe są również tworzone tak, aby w Comarch WMS zostały zarezerwowane odpowiednie zasoby. Samym XL nie blokują one jednak zasobów, gdyż blokada ta jest już zapewniona przez źródłowy dokument handlowy. Dokumenty WZWM dodawane przy włączonym rezerwowaniu zasobów mają zapisany w tabeli sposób rezerwowania, który był ustawiony na karcie magazynu w momencie ich dodawania. Czyli na naszym nowym dokumencie będzie zapisane rezerwowanie w oparciu o stany handlowe. Dodając nowy element, powinny się więc utworzyć rezerwacje magazynowe WMS. Sprawdźmy to. W historii dodawanego na dokument towaru widzimy, że posiada on stany handlowe i magazynowe WMS. Wejdziemy zatem na zakładkę rezerwacje, gdzie można, ustawiając pole filtra, zobaczyć tylko rezerwacje pochodzące ze zleceń wydań magazynowych WMS. Widzimy, że rezerwacja została dodana, a jej charakterystyka odpowiada temu, co wcześniej prezentowaliśmy, czyli jest aktywna, blokuje towar, nie została ograniczona czasowo i ma przypisaną konkretną dostawę. Gdyby zabrakło stanów handlowych lub magazynowych, wówczas użytkownik zostałby poinformowany komunikatem o braku dostępnej ilości i elementu nie udałoby się zapisać. Przywracamy zatem poprzednią ilość i zapisujemy dokument. W przypadku, gdy WZWM jest wystawiany do zamówienia, również tworzone są rezerwacje magazynowe tak, aby w Comarch WMS zostały zablokowane odpowiednie zasoby. Tworzenie tych rezerwacji odbywa się według następujących zasad. Jeśli na zamówieniu jest aktywna rezerwacja zasobowa, to ten zasób jest ustalany na rezerwacji magazynowej WMS. Jeśli jest to rezerwacja zasobowa nieaktywna lub rezerwacja niezasobowa, wówczas dla rezerwacji do WZWM wyszukiwany jest pierwszy dostępny zasób. Jednocześnie istniejące na zamówieniu rezerwacje zostają oznaczone jako nieblokujące towaru, aby ilość na rezerwacjach magazynowych oraz ilość zamówień nie była duplikowana. Czyli na rezerwacji pochodzącej z zamówienia widzimy, że parametr blokuje towar został odznaczony.
W ten sam sposób oznaczone są rezerwacje magazynowe utworzone do dokumentów WZWM generowanych do dokumentów handlowych. Rezerwacje magazynowe WMS przestają pełnić funkcję blokowania zasobów w momencie, gdy owe zasoby zostają rozhodowane na dokumencie handlowym. Przy tworzeniu dokumentów handlowych do WZWM z rezerwacjami magazynowymi działają następujące mechanizmy. Po dodaniu dokumentu handlowego rezerwacje magazynowe zostają zrealizowane. Jest to ilość widoczna na liście rezerwacji w kolumnie w realizacji. Po zatwierdzeniu dokumentu handlowego rezerwacje te zostają usunięte z systemu, dlatego na liście nie widać już tego zapisu. Przy działaniu odwrotnym, czyli przy usuwaniu lub anulowaniu dokumentu handlowego bez anulowania WZWM, jeśli jest na nim oznaczone, że został wystawiony z włączoną opcją rezerwowania zasobów, wówczas rezerwacje magazynowe WMS zostają na nim przywrócone. Po usunięciu dokumentu handlowego na rezerwacjach usuwana jest informacja o ilości zrealizowanej. Po anulowaniu dokumentu handlowego rezerwacje takie zostają ponownie dodane do systemu. Gwarantuje to możliwość ponownego zrealizowania tych dokumentów handlowo. Mechanizm usuwania oraz przywracania rezerwacji magazynowych WMS jest analogiczny jak dla rezerwacji z zamówień. W przypadku próby rezerwowania zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS może się okazać, że zabrakło ilości handlowej wiksel do utworzenia rezerwacji magazynowej WMS. Wówczas tworzone są rezerwacje pod przyszłe zasoby handlowe, czyli tzw. rezerwacje w przyszłość. Będzie to dotyczyło nowych WZWM, które zostały dodane z ręki lub zostały wygenerowane z zamówień lub innych dokumentów z rezerwacjami, o ile rezerwacje te nie były zasobowe. Jako że dla tej ilości nie ma jeszcze stanu handlowego wiksel, to nie jesteśmy w stanie określić dla nich konkretnej dostawy. W związku z tym rezerwacje te będą powiązane tylko z identyfikatorem konkretnej partii. Do dokumentów WZWM z takimi rezerwacjami nie uda się wystawić dokumentu handlowego z powodu braku zasobów. W pierwszej kolejności musi więc nastąpić przyjęcie nowych dostaw, co automatycznie spowoduje przekształcenie rezerwacji w przyszłość w zwykłe rezerwacje magazynowe WMS. Dla przekształcenia rezerwacji w przyszłość znaczenie ma nowy parametr w konfiguracji systemu. Decyduje on o tym, czy tworzone zasoby będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet rezerwacji z dokumentów magazynowych, czy pozostałych rezerwacji niezasobowych, np. tych pochodzących z zamówień. Na liście dokumentów magazynowych dodano nowe polecenia w menu kontekstowym służące do dodawania i usuwania rezerwacji. Przy rozpoczynaniu pracy z rezerwacjami magazynowymi WMS szczególnie pomocne może być ręczne dodawanie rezerwacji do już istniejących dokumentów WZWM tak, aby zachować kolejność wydawanych zasobów. Dzięki rezerwacjom magazynowym WMS podczas anulowania dokumentów handlowych zakładających dostawy, np. faktura zakupu, jest sprawdzane, czy te dostawy nie zostały już wydane na dokumentach WZWM. Analogicznie kontrola działa też dla anulowania dokumentów WAWD. Jeśli takie wydanie już nastąpiło, wówczas następuje blokada anulowania takich dokumentów handlowych czy magazynowych. Rezerwacje magazynowe WMS można uwzględnić również w bilansie stanu towarów. Szczegóły w kolejnych przykładach. Polecenia dla operacji ręcznych na rezerwacjach magazynowych WMS pozwalają na seryjne dodawanie i usuwanie rezerwacji magazynowych WMS oraz rezerwacji w przyszłość. Dodawanie to jest możliwe dla dokumentów WZWM, na których jest ustawiony magazyn z włączoną opcją rezerwowania zasobów. Jeśli są niezatwierdzone, czyli bez zaznaczonego parametru realizuj WMS ani parametru zamknięty, oraz nie zostały przesynchronizowane do aplikacji WMS. Dodawanie rezerwacji nie jest możliwe również dla tych dokumentów, które mają je już przypisane. W sytuacji, gdy wybrany dokument nie spełnia powyższych założeń, użytkownik jest o tym informowany stosownym komunikatem, a rezerwacje magazynowe nie zostają utworzone. Spróbujemy teraz anulować dokument handlowy zakładający dostawę dla dodanej właśnie rezerwacji. Podczas anulowania jest sprawdzane, czy te dostawy nie są zapisane na rezerwacjach magazynowych WMS. Tak jest w tym przypadku, więc następuje blokada anulowania dokumentów handlowych z odpowiednim komunikatem.
W systemie dodano nowe predefiniowane składniki BST, zarezerwowana na WZWM oraz zarezerwowana w WMS, które wyliczają odpowiednio ilości zarezerwowane na dokumentach magazynowych WZWM przesynchronizowanych z aplikacji WMS lub na dokumentach ZWM jeszcze nie przesynchronizowanych do Excel. Dla naszego bilansu widzimy, że dokumenty z rezerwacjami dla towaru szampan, które dodawaliśmy w trakcie prezentacji, są przypisane jako zarezerwowane na dokumentach WZWM wystawionych w systemie. Natomiast dla towaru kawior są ilości zarezerwowane jedynie na ZWM, co oznacza, że pewne dokumenty w WMS nie zostały jeszcze przesynchronizowane do Excel. Jest to potwierdzenie tego, o czym wspominaliśmy na początku, że rezerwacje magazynowe w WMS są tworzone bezpośrednio przy wystawianiu dokumentów tak, aby od razu blokować zasoby w obu aplikacjach.